To można już wszystkich Państwa powoli prosić, byśmy zaraz 3 minuty zaczęli. Kto tam jeszcze jest z tyłu?
Wznawiam rozprawę. Szanowni Państwo, wznawiam rozprawę. Proszę teraz o chwilkę spokoju. Stwierdzam, że komisja postanowiła przeprowadzić rozprawę z ochroną wizerunku pana Michała Esz. Proszę środki masowego przekazu o uszanowanie tego postanowienia komisji. Proszę o wezwanie świadka. Tak, już tam te rzeczy techniczne. Dzień dobry, proszę bardzo. Ja rozpocznę już pouczenie dla świadka, w międzyczasie świadek usiądzie. Zgodnie z artykułem 82 Kodeksu Postępowania Administracyjnego świadkami nie mogą być osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń. Dwa, osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy. Trzy, duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. Zgodnie z artykułem 83 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony wstępnych, zastępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. W myśl artykułu 83 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdyż odpowiedź mogłaby narazić jego bliskich lub jego bliskich wymienionych w paragrafie pierwszym na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Świadek lub biegły, który mimo prawidłowego wezwania nie stawili się bez uzasadnionej przyczyny, bez zezwolenia kierującego rozprawą, opuścili rozprawę komisji przed jej zakończeniem lub bezzasadnie odmówili złożenia zeznania albo wydania opinii, może być ukarany grzywną do 3000 zł, a w razie ponownego niestawienia się do wezwania grzywną do 10 tysięcy zł. Komisja może na wniosek ukaranego, o których mowa w artykule 19 ustęp 3 ustawy złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ukaraniu uznać za nieusprawiedliwioną nieobecność lub odmowę zeznań albo wydania opinii i zwolnić od grzywny. Na odmowę zezwolenia od grzywny służy zażalenie, artykuł 20 ustawy. I teraz wskazuję, że w wezwaniu na rozprawę o sygnaturach R3/17 pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz o prawie odmowy odpowiedzi na pytania. I chciałbym zapytać świadka w związku z powyższym. Czy świadek podtrzymuje wniosek złożony do komisji, że odmawia złożenia zeznań wyrażoną w oświadczeniu z dnia 17 lipca 2017 roku? Jakby mikrofon świadek był uprzejmy. Tak, odmawiam. Dziękuję. Komisja przyjmuje to oświadczenie do wiadomości. Świadek jest wolny. Przechodzimy do dalszego procedowania. Dziękujemy. Szanowni Państwo, chciałem poprosić o dopuszczenie dowodu z wyjaśnień pełnomocnika stron. Johanna Elksa, Benjamina Tugendricha oraz Daniela Ruwena Tugendricha. Działając na podstawie artykułu 75 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chciałbym się zwrócić do pełnomocnika stron o wyjaśnienia w niniejszej sprawie. I z mocy też artykułu 12 tej ustawy chciałbym zapytać o stanowisko wymienionych stron pełnomocnika, jeżeli można. Czy pełnomocnik strony ma wiedzę, czym kierowały się strony przy dokonywaniu sprzedaży praw i roszczeń? Panie przewodniczący, w tej sprawie w zasadzie kontakt mój z moimi mocodawcami został nawiązany stosunkowo niedawno i my w dalszym ciągu analizujemy tak naprawdę sytuację, która miała miejsce właściwie od roku 2008, więc w tym momencie ja nie jestem w stanie takich pełnych wyjaśnień przedstawić. Rozumiem. A czy strony podtrzymują wartość roszczeń, którą przyjęły w dokumentach, którymi dysponuje komisja?
Panie Przewodniczący, o jaką konkretnie wartość i o który dokument chodzi, jeżeli mógłbym prosić o... Chodzi oczywiście o zbycie praw i roszczeń do nieruchomości, o której rozmawiamy. Panie Przewodniczący, tak jak przedstawiłem na wstępie, w tym momencie biorąc pod uwagę to, że nie mam stanowiska moich mocodawców w tym zakresie, jak również cały czas analizuję tę sprawę, nie mogę tego faktu przyznać, będzie mu zaprzeczyć. Rozumiem. A czy pan mecenas ma wiedzę, czy strony, czy pana mocodawcy rozważają w ogóle możliwość, że mogli zostać w tej sprawie wprowadzeni w błąd? Tak, oczywiście właśnie w związku z tym zwrócili się do mnie i do mojej kancelarii i w związku z tym prowadzimy nasze analizy. A kiedy będziemy, kiedy komisja mogłaby poznać, jeżeli mogę zapytać pana mecenasa, kiedy komisja mogłaby poznać to stanowisko strony w tej sprawie? Panie Przewodniczący, no, my w czwartek uzyskaliśmy dostęp do akt komisji. Cały czas również staramy się uzyskać informacje od naszych mocodawców. To są osoby przebywające w Izraelu, również w Wielkiej Brytanii, więc nie ukrywam, że to może chwilę potrwać. Ja myślę, że termin miesięczny, żeby taką analizę zakończyć i mieć jednoznaczne stanowisko i wobec prac komisji, wobec sprawy jest takim terminem realnym. Rozumiem. To ostatnie już pytanie. Czy dysponuje pan mecenas jakąś wiedzą od stron, która mogłaby być przydatna w pracach komisji, jakąkolwiek wiedzą na temat tej sprawy? Panie Przewodniczący, nie wykluczam, że taką wiedzę będę w stanie przedstawić właśnie po tej całościowej analizie i oczywiście deklaruję wolę, żeby te informacje, które będą istotne na sprawie, żeby je komisji przedstawić. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, w związku z powyższym przechodzę do kolejnego etapu prac komisji. Przesłuchanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Walc w sprawie o sygnaturze akt R3/17, ulica Sienna 29. Informuję, że zamiast prezydenta miasta stołecznego Warszawy stawili się pełnomocnicy. Odnotowuję, że wezwanie na dzisiejszą rozprawę pani Hanny Gronkiewicz-Walc został sformułowany obowiązek osobistego stawiennictwa. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone. I cóż, i chciałbym poprosić pełnomocników o wyjaśnienie powodów niestawienia się pani prezydent. Po pierwsze, Wysoka Komisja, podtrzymujemy nasze stanowisko w zakresie tego, że pani prezydent miasta stołecznego Warszawy jest organem, a nie stroną tego postępowania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Wysoka Komisja, również zwracamy uwagę na kwestię sporu kompetencyjnego i tego, że w świetle artykułu 23 KPA komisja może dokonywać jedynie czynności niecierpiące zwłoki, a nie procedować normalnie w sprawie. A uzupełniająco chcę też wskazać, że dzisiaj od 9.30 do 15.00 pani prezydent jest na posiedzeniu zespołu koordynującego, który jest co wtorek takie posiedzenie takiego zespołu od lat i na tym zespole są bardzo istotne kwestie dla miasta omawiane, między innymi kwestia inwestycji na Białołęce, budowy parkingów strategicznych, wydatków bieżących na oświatę, nabycia na rzecz miasta w dzielnicy Praga Południe nieruchomości pod żłobek i wiele innych tematów. Dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie, aczkolwiek trudno przyjąć, że te sprawy są ważniejsze od najważniejszego planu w centrum miasta, jakim jest plac Defilad. Pan Sebastian Kaleta. I można tylko jedno zdanie. Chciałbym zauważyć, że Wysoka Komisja przed momentem zadawała pytania pełnomocnikowi strony, jakimi są osoby reprezentowane tu przez pana mecenasa. Z tego wynika, że z powodzeniem komisja może procedować bez obecności osobistej strony z użyciem, z wykorzystaniem wiedzy jej pełnomocników. Czy właśnie, szanowny panie mecenasie, no właśnie z rozmowy, która odbyła się przed chwilą, właśnie wynika, że no nie mamy właśnie dostępu do wiedzy i nie możemy mieć dostępu do wiedzy. Natomiast to no dobrze, oczywiście, jeśli pan pełnomocnik znaczy, nie chce, że to zrobi, znaczy, ja wiem, jeżeli pan mecenas jest usatysfakcjonowany tymi stwierdzeniami, to dobrze, ale komisja, która została powołana mocą ustawy, ma inne zadania, ma za zadanie, jak Państwo wiecie, wyjaśnić kwestie związane z reprywatyzacją w Warszawie i do tego będziemy dążyć. Pan Sebastian Kaleta. Ale ja rozumiem, panie przewodniczący, że nie zamierzacie ukarać grzywną tutaj klientów pana mecenasa za niestawiennictwo.
jest różnica, szanowna pani mecenas, jest oczywiście różnica w wezwaniu pani prezydent i wezwaniu stron, które mogą być w tym postępowaniu poszkodowane. Jak rozumiem, ale zresztą inaczej, to będzie za chwilę decyzja komisji. Już nie wchodźmy w te rozważania, które rytualnie niemalże przy każdym posiedzeniu przechodzimy. Pan Sebastian Kaleta. Ja bym, korzystając jakby do, jeśli pełnomocnicy Miasta Stołecznego Warszawy zgodzą się udzielić takiej informacji w kwestii sporu kompetencyjnego, mianowicie jakim postanowieniem prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wszczęto postępowanie, które miałoby wzruszyć decyzję prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Siennej 29. Już to wyjaśniam, szanowna komisjo. Otóż postanowienie dotyczące wszczęcia wznowienia postępowania administracyjnego zostało objęte postanowieniem nr 76 przez SD 2017 z dnia 13 lipca 2017 roku. No w takim razie w związku z Państwa informacją i stanowiskiem na temat sporu kompetencyjnego chciałbym poinformować również tutaj o opinię publiczną, która obserwuje nasze obrady, że od 2014 roku pojawiały się artykuły o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Siennej 29 w maju. Na początku maja prokuratura podjęła szereg czynności, w których postawiła szereg zarzutów osobom, które według prokuratury miały brać udział tak jak twierdzi prokuratora, przestępstwie przy tym procesie reprywatyzacji. Komisja weryfikacyjna wszczęła swoje postępowanie i dopiero wtedy, kiedy wszystkie te rzeczy się podziały po kilku latach, prezydent Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 13 lipca, jak dobrze rozumiem, wszczęła swoje postępowanie i złożyła wniosek o spór kompetencyjny z komisją. Tak jest i chciałbym to wyjaśnić. Mianowicie, jak słusznie zauważył tutaj pan minister Kaleta, pewna wiedza została ujawniona przez prokuraturę w maju tego roku. Strona, czyli Miasto Stołeczne Warszawa, będące pokrzywdzonym w tym śledztwie, nie ma dostępu do tych akt z uwagi na odmowę ze strony prokuratury. Natomiast uzyskuje informacje, pewne dokumenty prokuratura musi doręczać zgodnie z kodeksem postępowania karnego i z tych dokumentów pewną wiedzę na temat uprawdopodobnienia zarzutów i prawdopodobnego przestępstwa miasto uzyskało. Stąd po weryfikacji tych informacji doszło do podjęcia tych czynności, o których powiedziałem, czyli postanowienia o wznowieniu postępowania. Rozumiem, tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt, że w szeregu wymiany poglądów na temat działalności komisji ze strony czy to komisji, czy pani prezydent podkreślano wielokrotnie przez wiele miesięcy, że ustawa komisji weryfikacyjnej została uchwalona z tego powodu, iż pani prezydent jako organ Miasta Stołecznego Warszawy nie korzysta ze swoich uprawnień do wzruszania swoich własnych decyzji wydanych wiele lat temu. W tym okresie pani prezydent tłumaczyła, że tego robić nie może i jest to kompetencja sądu, dlatego komisję traktuje jako sąd i pragnę zwrócić wyłącznie uwagę na fakt, że te informacje podawane przez wnioskodawców ustawy o tym, że ustawa komisji przejmuje kompetencje prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z powodu tego, iż pani prezydent swoich obowiązków w tym zakresie nie wykonuje, co znajduje swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu do ustawy i również w toku prac parlamentarnych się pojawiło. Takim zachowaniem, takimi czynnościami, jakie pani prezydent podejmuje w zakresie zarówno ulicy Twardej, jak i ulicy Siennej, innych postępowań, które prawdopodobnie komisja będzie prowadziła, wskazują, że od początku wnioski ustawodawcy i innych osób, które uzasadniało projekt ustawy komisji weryfikacyjnej są zbieżne z prawdą, bo dopiero po uchwaleniu ustawy i rozpoczęciu prac komisji pani prezydent w tych postępowaniach podjęła jakiekolwiek działania. Natomiast jest ustawa komisji. Przewodniczący, przepraszam bardzo, ale chciałbym zauważyć, że ja wspomniałem tutaj o działalności prokuratury i w związku z bezpośrednio z działalnością prokuratury, to mówimy o maju i w późniejszych miesiącach roku 2017 podjęto decyzję, by w ten sposób próbować wznowić postępowanie. Czy to postanowienie utrzyma się w toku ewentualnej kontroli sądowo-administracyjnej, to jest jeszcze osobna sprawa, bo przesłanki wznowienia postępowania są dość ścisłe. Tutaj przyjęto takie ustalenie i takie założenie, że etap, na którym postawiono komuś zarzuty, dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie przestępstwa. W związku z tym ta przesłanka popełnienia przestępstwa stała się podstawą wznowienia, ale nie w momencie uchwalania przez Sejm ustawy.
Tylko jeden. Czyli znaczy nie, znaczy, dobrze, ale ja udzielam głosu. Jednak umówmy się w ten sposób dla porządku. Pan Sebastian Kaleta, potem Robert Kropiwnicki. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, iż wielomiesięczna dyskusja o komisji weryfikacyjnej, której wnioskodawca ustawy twierdził, że pani prezydent nie korzysta z możliwości, które prawo obowiązywało, pozwalało na wznawianie bądź inne odpowiednie działania wzruszeniowe do swoich decyzji wykonywać. Ustawodawca określił, że te obowiązki przejmuje komisja z tego powodu, że pani prezydent w tym zakresie aktywności nie wykazuje i postanowienia o wznowieniu postępowań wskazują na to, że błędy, niż twierdziła pani prezydent przez ostatnie miesiące, takie kompetencje pani prezydent posiadała, natomiast przyjmuje do wiadomości jako członek komisji, iż uznała pani prezydent, iż przesłanka wznowienia postępowania przysiennej 29 została urzędowo przyjęta przez panią prezydent w drodze postanowienia w dniu 13 lipca 2017 roku. Dobrze, pan Robert Kropiwnicki. A panie przewodniczący, składam wniosek, żeby dopuścić zeznania z pełnomocników pani prezydent w ramach strony. Z tego względu, że tak jak zauważono przed chwilą, jeżeli dopuszczamy zeznania stron, w ramach zeznania stron panów Tugendrichów, pana mecenasa, jeżeli dopuszczamy w ramach zeznania strony pana Macieja M., państwa mecenasów, to uważam, że nie ma przeszkód do tego, żeby w imieniu pani prezydent mówili również pełnomocnicy, którzy są prawidłowo upełnomocnieni, którzy mają wiedzę, są kompetentni, więc uważam, że absolutnie możemy dopuścić ten dowód zeznań jako strony. I tu nie ma żadnych przeszkód formalnych do tego, oprócz woli politycznej. Jeżeli panowie chcecie atakować panią prezydent i robicie to konsekwentnie, tak jak próbowano dzisiaj wywieźć dowód, że wręcz plan miejscowy uchwalano na placu defilad tylko po to, żeby umożliwić komuś reprywatyzację, to z gruntu błędnym założeniem i atakiem politycznym. Z tego względu wnioskuję, jeżeli państwo odmówicie dopuszczenia tego dowodu, uważam, że to będzie tylko decyzja polityczna, a że nie zależy wam na wyjaśnieniu merytorycznym sprawy, a tylko na nękaniu pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Z tego względu składam wniosek o dopuszczenie zeznania jako strony pełnomocników pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ja zgadzam się na ten wniosek, poddam go pod głosowanie. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 7 ustęp 1 punkt 5 regulaminu działania komisji w związku z artykułem 10 ustęp 1 i 2 ustawy poddaję pod naradę i głosowanie kwestię dopuszczenia dowodu z przesłuchania strony pełnomocników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Kto z panów jest za tym? Za dopuszczeniem tego dowodu. My mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba wstrzymująca. Stwierdzam, że komisja postanowiła dopuścić dowód z przesłuchania pełnomocników strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Tylko ja prosiłbym o pomoc naszych ekspertów, kto prawidłowo doręczył departamentowi pełnomocnictwo za stronę, jakim jest Miasto Stołeczne Warszawa. Kogo możemy przesłuchać? Szanowni Państwo, chciałabym zwrócić uwagę, że dowód z przesłuchania strony nie może być zastosowany w przypadku pełnomocników, którzy stawili się tutaj jako reprezentanci strony. Pełnomocnicy mogą być przesłuchani w charakterze świadków. W związku z tym samodzielnie, co do faktów, które posiadają zgodnie z tezą dowodową, która zostanie zakreślona. Natomiast w charakterze strony nie mogą być przesłuchani pełnomocnicy. Rozumiem. Znaczy w takim razie, przepraszam, ja popełniłem błąd, to poprawię wniosek, który złożę przed Wysoką Komisję. Mianowicie na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 5 regulaminu działania komisji w związku z artykułem 10 ustęp 1 i 2 ustawy poddaję pod naradę i głosowanie kwestię dopuszczenia z dowodu przesłuchania strony jako świadków, tak? Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, tak? Kto z panów jest za? Jeszcze raz. Przepraszam, panie przewodniczący. Ale dobrze, jesteśmy w procedurze głosowania. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy osoby za, cztery, pięć. Sześć osób za. Kto jest przeciw? Jedna osoba
Dwie osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma osób wstrzymujących. Stwierdzam, że komisja postanowiła dopuścić dowód z przesłuchania świadka w postaci przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Teraz precyzyjnie. Tylko teraz, jakbyście państwo byli uprzejmi nam pomóc, kogo możemy przesłuchać w takim razie? Kto złożył prawidłowe pełnomocnictwo? Panie przewodniczący, świadek to jest świadek i każdy może mówić, kto ma pełnomocnictwo jako świadek, jeżeli go dopuścimy jako dowód. Ale jeżeli chodzi o pełnomocnictwa do reprezentowania jako strony, no to są pełnomocnicy i myślę, że jednak powinniśmy ich dopuścić. To w jakim charakterze, mam pytanie do pana przewodniczącego, słuchaliśmy przed chwilą pana mecenasa, który reprezentuje państwa Tugendrichów. To była procedura wyjątkowa, ja ją podkreśliłem. Mianowicie dochodziło artykuł 75 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pan wnioskował o coś innego, dlatego poddałem to pod głosowanie, wychodząc naprzeciw pana wnioskowi. To znaczy ja dopuściłem wyjaśnienia pełnomocnika w trybie artykułu 75. Czym innym jest jakby przesłuchanie, jak rozumiem, świadków z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, tak? No proszę o pomoc tutaj ekspertów teraz jeszcze. To jeżeli mogę, panie przewodniczący, to ja również proszę, żeby pan zastosował procedurę tą wyjątkową do pełnomocników pani prezydent i dopuścił ich jako strona. To zmienia pan już znów wniosek, dlatego ja bardzo proszę w tej chwili o pomoc. Komisja podjęła postanowienie i chciałbym, żeby one było uszanowane, ale na wszelki wypadek zwrócę się jeszcze o państwa opinię. Bardzo proszę. Pani sędzia. Do pełnomocników stron można zwrócić się o wyjaśnienie i w takim trybie, jak rozumiem, padły te pytania w stosunku do pełnomocnika stron. Pełnomocnik składa wyjaśnienia co do okoliczności, które są mu znane na podstawie jego relacji, która go łączy ze swoim mocodawcą. Jeśli chodzi natomiast o dowód z przesłuchania w charakterze świadków czy też stron, to jest on możliwy do zrealizowania w przypadku pełnomocników tylko i wyłącznie w charakterze świadków. Pełnomocnicy reprezentują swojego mocodawcę w czynnościach procesowych przed organem, jakim jest komisja. Jest to organ administracji publicznej. Zatem jeżeli jest taka potrzeba przesłuchania pełnomocników, to tylko i wyłącznie w charakterze świadków. Dobrze, to w takim razie kogo? Kto złożył prawidłowe pełnomocnictwo? W dniu dzisiejszym Miasto Stołeczne Warszawa jest reprezentowane przez pełnomocnika panią adwokat Zofię Gajewską, pana adwokata Bartosza Przeciechowskiego oraz dwóch pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pana Piotra Rotkiewicza i pana Marka Mikosa. Wszystkie te osoby złożyły pełnomocnictwo, z tym, że pełnomocnictwo dwóch profesjonalnych pełnomocników jest pełnomocnictwem procesowym, natomiast pełnomocnictwo dwóch pracowników jest pełnomocnictwem udzielonym w trybie artykułu 12, do udzielenia informacji na podstawie artykułu 12 ustawy reprywatyzacyjnej o komisji weryfikacyjnej. Co oznacza, że pytania powinniśmy raczej kierować do dwóch panów, pracowników Miasta Stołecznego Warszawy. No dobrze, to kontynuujmy. Pan poseł Krupiwnicki. Ja chciałbym, żebyśmy w protokole mieli zaznaczone, że strona Miasto Stołeczne Warszawa się wstawiła i to jest dla mnie kluczowe. Ale to przecież jest obecna. Ale przecież ja to powiedziałem rozpoczynając rozprawę, no na litość boską, no, naprawdę. Dobrze. Proszę, Sebastian Kaleta. Dziękuję. Szanowni Państwo, by wyklarować sytuację. Mamy artykuł 75 KPA, który powoduje, że wszelkie informacje, które są potrzebne do wyjaśnienia sprawy i możliwe do uzyskania, jeśli komisja tego potrzebuje, to komisja może w tym trybie uzyskiwać informacje. Wiedząc, że mocodawcy pana mecenasa przebywają, mieszkają za granicą i siłą rzeczy kontakt z nimi jest utrudniony, korzystając z obecności pana mecenasa, spytaliśmy się go jako komisja, jakie informacje może przekazać komisji w tym trybie. Natomiast czymś całkowicie innym jest występowanie pełnomocnika działającego za stronę w trakcie rozprawy, a czymś całkowicie innym jest osobiste stawiennictwo, o którym mówi nasza ustawa i zawsze komisja decyduje, która ze stron ma obowiązek stawiennictwa osobistego i czy ewentualne niestawiennictwo przed komisją jest zasadne bądź
bezzasadne. Z tego też powodu, tak jak na poprzedniej rozprawie, jeśli komisja będzie chciała konkretne informacje uzyskiwać od pełnomocników, których przysłał ratusz, do naszej decyzji pozostaje, czy chcemy takich wyjaśnienia w trybie artykułu 75 uzyskiwać. Natomiast kwestia tego, czy strony powinny stawić się osobiście, czy też nie, reguluje nasza ustawa. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz została wezwana do osobistego stawiennictwa. Jest to irrelevantne dla kwestii tego, czy mocodawcy pana mecenasa przebywają za granicą, czy mieli możliwość udania się do Polski na tą rozprawę, czy przekazali informacje, których potrzebuje komisja pełnomocnikowi. Natomiast komisja samodzielnie zawsze ocenia, czy do każdej osoby indywidualnie, czy dana sytuacja kwalifikuje się do tego, czy nieobecność jest bezzasadna. W przypadku pani prezydent, kolejny świadek dzisiaj mówił o tym, iż zespół koordynujący rozmawiał o reprywatyzacji. Są konkretne protokoły, są konkretne pytania. Zatem jest całkowicie inny status pani prezydent, która przebywa cały czas w Warszawie, od osób, które mieszkały w Izraelu czy w innych miejscach na świecie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo, ale realizując wniosek pana posła Kropiwnickiego, ja chciałbym zadać kilka pytań przedstawicielom miasta, jeżeli można. Do kogo mogę się zwrócić? Czy tutaj będzie potrzebna jakaś logistyczna pomoc? Panie przewodniczący, w zależności od tego, czego będzie dotyczyło pytanie. Mój kolega jest fachowcem w zakresie planowania. Ja również postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Czyli w takim razie, przepraszam, żeby było wszystko korekt, musimy mieć pewność. Jeżeli możemy pana Piotra Rotkiewicza, pana dyrektora Rotkiewicza poprosić w to miejsce. Nie, ponieważ, znaczy dokumenty może zabrać pan dyrektor, proszę bardzo. Dziękuję. Muszę pouczyć świadka. Zgodnie z artykułem 82 Kodeksu Postępowania Administracyjnego świadkami nie mogą być osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń, osoby obowiązane do zachowania tajemnicy, informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy. Zgodnie z artykułem 83 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony wstępnych, zastępnych rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. W myśl artykułu 83 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych w paragrafie pierwszym na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Świadek lub biegły, który mimo prawidłowego wezwania nie stawili się bez uzasadnionej przyczyny, bez zezwolenia kierującego rozprawą, opuścili rozprawę komisji przed jej zakończeniem lub bezzasadnie odmówili złożenia zeznań albo wydania opinii, może być ukarany grzywną do 3000 zł w razie ponownego niezastosowania się do wezwania. Grzywną do 10 tysięcy złotych. Komisja na wniosek ukaranego, o których mowa w artykule 19 ust. 1 ustawy złożonym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ukaraniu, uznać za nieusprawiedliwioną nieobecność lub odmowę zeznania albo wydanie opinii i zwolnić od grzywny. Na odmowę zwolnienia od grzywny służy zażalenie według artykułu 20 ustawy. Przepraszam, panie przewodniczący. Pouczam świadka o treści artykułu 233 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak, panie przewodniczący, zrozumiałem. Przepraszam, panie przewodniczący, w sprawie formalnej, bo chciałbym, żebyśmy mieli pełną jasność. Pan, rozumiem, chce przesłuchać pana Rotkiewicza jako świadka w trybie artykułu 12,
Artykuł 12 mówi o tym. Nie, myśmy właśnie chodzi o to, szanowny. To proszę podać podstawę prawną w oparciu o co chce pan przesłuchać pana Rotkiewicza, który ma pełnomocnictwo do reprezentowania miasta. Szanowny panie pośle, złożył pan wniosek o przesłuchanie jako świadka wymienionych osób. Komisja podjęła decyzję o dopuszczeniu dowodu z zeznania świadka osób obecnych na rozprawie w ramach strony, to znaczy miasta stołecznego Warszawy. Komisja to przegłosowała, dlatego my realizujemy, zresztą na pana wniosek, wolę komisji. Dlatego proszę... Przewodniczący, przed chwilą sam pan powiedział, przepraszam, powiedział pan w charakterze strony, a nie w charakterze świadka. Nie, to są dwie różne sytuacje, ale pan przed chwilą powiedział, że proszę, w charakterze strony. Jeszcze raz panu powiem, nie. Głosowaliśmy jeszcze raz, dlatego żeby sprecyzować, mówiąc o świadku. Mieliśmy też opinię mówiącą o tym, że nie możemy tego zrobić w taki sposób, jak pan mówi. Możemy co najwyżej zrobić w charakterze świadka. Ja to w tej chwili realizuję. Sam pan to prosił. W związku z powyższym pouczam pana, że może pan w tym momencie złożyć oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chce pan skorzystać z tego uprawnienia? Panie przewodniczący, to jest inny charakter procesowy. No właśnie nie. Ja realizuję. Nie, przepraszam. Realizuję, ale przepraszam bardzo, no to ja dążyłem już do zakończenia rozprawy, pan złożył taki wniosek, a ja dlatego, że chcę dopuścić do tego, żeby realizować również wnioski przedstawicieli opozycji w tej komisji, ja ten wniosek realizuję. Dlatego proszę teraz nie przeszkadzać, będziemy realizowali świadka, ale komisja przegłosowała, że w charakterze świadka. Komisja ma takie prawo, dlatego je teraz realizujemy. Dobrze, ale komisja przegłosowała w charakterze świadka i dlatego je realizujemy. Ale czy... Panie pośle, dobrze, ale myśmy przegłosowali w charakterze świadka. Dziękuję, będziemy realizowali ten wniosek. Dobrze, to kończy krowa. W takim razie ja wnioskuję o konia, a pan mówi krowa, dobrze, jedziemy dalej. No nie. Komisja podjęła postanowienie, które w tej chwili realizuje, uprzejmie pana informuję. W związku z powyższym ponawiam pytanie, czy chciałby pan złożyć wyjaśnienia co do okoliczności rozpoznawanej sprawy? Ale komisja właśnie przegłosowała, że... Wezwać w charakterze... Sam pan za tym głosował. Znaczy, nie. Ja przepraszam bardzo. Ale nie wiem, skąd to pana poirytowanie. Ja dążyłem do zakończenia rozprawy. Ja rozumiem, że zależy panu, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności. Dlatego teraz będziemy wyjaśniać wszystkie okoliczności. Przechodzimy do tej czynności. Komisja postanowiła... Proszę nas nie przekrzykiwać, przechodzimy do kwestii formalnych. Chciałbym zadać kilka pytań przedstawicielowi miasta. Czy chciałby pan za chwileczkę, panie mecenasie, szanowni państwo, nie zakrzyczycie mnie, komisja podjęła decyzję, którą mam zamiar bezwzględnie realizować i jeżeli państwo będziecie kontynuowali w tej chwili ten cyrk, to będę krok po kroku każdą osobę wykluczał, w tym członków komisji. Realizujemy porządek obrad. Chciałbym zapytać, czy chce pan skorzystać z oświadczenia co do okoliczności sprawy? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, moje wyznaczenie jest do pomocy komisji i postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale moje wyznaczenie brzmi do udzielania komisji wszelkiej pomocy, składania opinii, wyjaśnień i tak dalej. No i tylko o to prosimy. To mamy kilka pytań, jeżeli możemy. Jeżeli świadek pozwoli, świadek się zgadza. Dlatego ja chciałbym zadać pytanie, czy świadek ma może wiedzę, co Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zrobił do 2012 roku, aby ustalić grono spadkobierców po Rubinie Oppenheimie? Panie przewodniczący, to jest pytanie, od kiedy Urząd Miasta Warszawy dowiedział się w ogóle o toczącym się postępowaniu. Według mojej wiedzy dopiero w 2009 roku pan adwokat Andrzej M. w imieniu spadkobierców, części spadkobierców, wnuków Hany Małki Tugendreich, wystąpił do urzędu o wydanie teczki własnościowej nieruchomości, czyli o zapoznanie się z aktami. A wcześniej, panie przewodniczący, to różnego rodzaju wniosków dekretowych i nazwijmy to akt archiwalnych jest w Urzędzie Miasta, w archiwach Urzędu Miasta i w dzielnicach bardzo dużo. Więc dopiero jeżeli w ogóle można mówić o jakimkolwiek zainteresowaniu tą nieruchomością, czy w ogóle tą sprawą, to jest 8 kwiecień 2009 i to jest tylko wniosek o możliwość zapoznania się z aktami.
Dobrze, ale jeżeli by nie, to inaczej zadam pytanie, jeżeli by nie znaleziono spadkobierców po Rubinie Oppenheimie, to komu przypadałoby prawa i roszczenia do tych praw i roszczeń? Panie przewodniczący, według naszej dzisiejszej wiedzy pan Rubin Oppenheim był żonaty i jego małżonka zmarła we Francji, prawdopodobnie zmarła we Francji. Tylko, że ja przepraszam, że wejdę panu słowo, ale jednak ja nie o to pytałem. Ja pytałem, komu przypadałby spadek? Spadek przypadałby żonie. Stan naszej wiedzy. Ale my ustalamy dzisiaj stan wiedzy na czas podejmowania decyzji dekretowej. Dlatego chciałbym zadać jeszcze raz to pytanie. Komu, jeżeli nie ustalilibyście państwo spadkobierców, a tak wynika przynajmniej z dokumentów akt, przypadałby spadek po Rubinie Oppenheimie? Komu według polskiego porządku prawnego? Panie przewodniczący, na dzień wydawania decyzji dekretowej wszystkie roszczenia były w rękach spadkobierców wnuków pani Hanny Małki Tugendreich. Natomiast kwestia, komu przypadałby spadek po Rubinie Oppenheimie, współwłaścicielu nieruchomości, jest zupełnie inną kwestią. Według dzisiejszej wiedzy niewątpliwie po Rubinie Oppenheimie dziedziczyła jego żona. Natomiast jaki jest dalszy porządek dziedziczenia, to na dzisiaj nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. On jest jeszcze, zdaje się, nieustalony. To ja podpowiem, że jeżeli by nie było takiego spadkobiercy, to dziedziczy skarb państwa, ale... Przepraszam bardzo, panie przepraszam. Ważne jest to, że postępowanie spadkowe jest w toku. No dobrze, ale my ustalamy, co stało się w 2012 roku. Gdyby było dalej w toku i państwo jeżeli Urząd Miasta nie podjąłby decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, to dzisiaj byśmy się nie spotykali. A to, że dzisiaj jest w toku postępowanie spadkowe po wybuchu apel reprywatyzacyjny, to mnie w ogóle nie interesuje. I proszę mi nie przerywać już. Jeszcze raz chcę wrócić do tego pytania. Co w takim razie Urząd Miasta do 2012 roku zrobił sam, żeby ustalić grono spadkobierców po Rubinie Oppenheimie? Co Urząd Miasta zrobił? Panie przewodniczący, na dzień wydawania decyzji zwrotowej, pierwszej decyzji zwrotowej, wszystkie prawa i roszczenia dotyczące nieruchomości Przysiennej 29 przysługiwały spadkobiercom pani Hanny Małki Tugendreich. Proszę świadka, ja nie o to pytam. Ja pytam, co Urząd Miasta zrobił, a nie komu przysługiwały roszczenia w 2012 roku. Co Urząd Miasta zrobił od 2009 roku, kiedy się dowiedział, do 2012 roku, żeby ustalić krąg spadkobierców? Co Urząd Miasta zrobił w ramach postępowania dekretowego? Jakie czynności wykonał konkretnie? Od 2009 roku jakie nieruchomości Urząd Miasta wykonał? Jakie czynności? Po orzeczeniu SKO wpłynął wniosek pana adwokata Andrzeja M. W imieniu swoich mocodawców, wnuków pani Hanny Małki Tugendreich, o wydanie decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego działki pod dawnym adresem Sienna 29. Następnie toczyło się to postępowanie. Pan adwokat Andrzej M. złożył do samorządowego kolegium odwoławczego zażalenie bezczynności. Proszę świadka, ja przepraszam. Ja bardzo przepraszam, ale my to wiemy. Ja pytam o coś innego. Jakie czynności podjął Urząd Miasta do 2012 roku, żeby ustalić krąg spadkobierców po Rubinie Oppenheimie? Konkretnie jakie czynności? Czy były takie, czy nie? Panie przewodniczący, ustalenie kręgu spadkobierców po Rubinie Oppenheim nie miało żadnego znaczenia, ponieważ od daty wydania decyzji zwrotowej, a nawet wcześniej, od tego momentu, kiedy roszczenia po Rubinie Oppenheim nabyli spadkobiercy pani Hanny Małki Tugendreich, to w ogóle nie miało z punktu widzenia Urzędu Miasta znaczenia, ponieważ wszystkie roszczenia, jeżeli chodzi o Sienną 29, wszystkie roszczenia dotyczące działki przy ulicy Siennej 29, do tych wszystkich roszczeń prawo miały wnuki pani Hanny Małki Tugendreich. Nie, proszę świadka. Te roszczenia dopiero po decyzji, po zniesieniu praw i wspólności no praw i roszczeń. No właśnie o tym mówię. Ale ja pytam, do tego czasu co Urząd Miasta zrobił? Do tego czasu się toczyło postępowanie i
Panie przewodniczący, ja nie ma trybu uchylania pytań przewodniczącego, ale może warto się nad tym zastanowić. Ja jeszcze raz, czy pan sugeruje jeszcze raz, coś? Znaczy nie, ja nie mogę się ciągle dowiedzieć, jakie czynności podjął Urząd Miasta do 2012 roku, żeby ustalić spadkobierców po Rubinie Oppenheimie, ponieważ Urząd Miasta można było domniemać, że jest potencjalnym beneficjentem albo w zależności od tego, w którym roku, czy znalazłaby się żona, czy nie, albo z kodeksu Napoleona, albo z 935 KC. W związku z powyższym pytam, jakie czynności podjął Urząd Miasta. Nie potrafię się ich dowiedzieć, bo z akt też nie wynika, żeby podjął jakiekolwiek czynności. Ale mam inne pytanie, które jest chyba ważniejsze nawet w tej sprawie. Znaczy, ten problem zauważył nawet pełnomocnik starający się o to strony. To znaczy, w swoim wniosku jednocześnie, to był wniosek bodajże z 2010 roku, z maja 2010 roku, jednocześnie skierował wniosek do prokuratury, tocząc postępowanie dekretowe, skierował wniosek do prokuratury, który to prokuraturę poinformował, że może tak być, że po panie Rubinie Oppenheimie może dziedziczyć skarb państwa. I co od tego czasu, dwa lata do czasu decyzji reprywatyzacyjnej, co przez ten czas zrobił Urząd Miasta? Bardzo słusznie, panie przewodniczący, że pan zwrócił na to uwagę, tylko Urząd Miasta nie jest jakimś omnipotentnym organizmem, który wie o wszystkich wnioskach kierowanych do jakichkolwiek innych organów państwa. Urząd Miasta nie został zawiadomiony przez sąd ani przez prokuraturę, że takie postępowanie się toczy. Mieliście to państwo w aktach w momencie podejmowania decyzji w 2012 roku, ale nawet gdyby się gdzieś zaginęło, to przecież mam przed sobą na przykład zaświadczenie wydane przez Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy z 27 kwietnia 2010 roku, stwierdzające, że żadne informacje o wdowie po panie Rubinie Oppenheimie nie zostały odnalezione, co mogło oznaczać, że Urząd Miasta jest potencjalnie właścicielem tej części działki. Panie przewodniczący, roszczenia pomiędzy kuratorem spadku po Rubinie Oppenheimie, a wnukami drugiej współspadkobierczyni, pani Hanny Małki Tugendrej, zostały zniesione. Zostały te roszczenia rozliczone. Ja przypuszczam... Przepraszam, ja muszę panu przerwać znów. Ja przepraszam. Niestety kurator został ustanowiony dopiero trzy miesiące później, po tym piśmie. Dlatego nie może się pan powołać teraz na decyzję kuratora. Ale o którym piśmie pan, panie przewodniczący, mówię? Mówię o piśmie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, 27 kwietnia 2010 roku, Urząd Stanu Cywilnego, który informuje, że nie ma wiedzy o osobach, które dziedziczyły po Rubinie Oppenheimie. Co by oznaczało, że potencjalnym spadkobiercą jest Skarb Państwa? Co Urząd Miasta z tym pismem zrobił? Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że ja nie znam tego Dobrze. Pisma. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z panów ma pytania? Sebastian Kaleta. Proszę świadka, mam jedno pytanie na początek. Od kiedy świadek jest pracownikiem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy? Od 10 października 2016 roku. Dobra. Drugie pytanie, czysto formalne, mianowicie to, o czym mówi pan przewodniczący, czyli że miasto miało wiedzę o tym, że są postępowania o ustanowienie kuratora spadku, jednocześnie miasto miało wiedzę, że została wydana przez sąd zgoda. Tak jak wcześniej mówiliśmy, ta działka mogła być warta, zaraz może się dowiemy też od pana, za 345 tysięcy złotych sąd wyraził zgodę, żeby jedną drugą praw do roszczeń po panie Rubinie Oppenheimie została zbyta na rzecz spadkobierców pani Hani Małce z Oppenheimów. Zakładę 345 tysięcy, z czego połowa, co ciekawe, została przekazana jako wynagrodzenie kuratora spadku. I miasto, wiedząc, że nie ma spadkobierców dla Rubina Oppenheima odnalezionych, tak jak rozmawialiśmy na poprzedniej rozprawie w sprawie twardej, kiedy miasto, czyli tutaj przedstawicieli miasta urzędujących nie było, więc korzystam z okazji, by zapytać, czy w pana ocenie informacja, którą pozyskuje Biuro Gospodarki Nieruchomościami o tym, że poszukiwani są spadkobiercy osoby, która ma roszczenia, czy pozyskanie wiedzy o tym, że nie ma spadkobierców do roszczeń, powinna wzbudzić zainteresowanie pod kątem wznowień postępowań cywilnych, ewentualnie zgłaszania udziału do postępowań spadkowych?
Aktualnie miasto przystąpiło do postępowania spadkowego wdowie po Rubinie Oppenheimie. Może pan powiedzieć, jaką kwotę, czy zgodzi się pan z tezą, że jeśli roszczenie do Świennej 29 zostało zbyte na rzecz spadkobierców pani Hany Małki z Oppenheimów za 345 tysięcy złotych, z czego sąd określił wynagrodzenie kuratora spadku na połowę tej kwoty, czyli mamy kwotę 170 tysięcy złotych, że miasto, przystępując do postępowania spadkowego po pani Helenie Oppenheim, która była małżonką Rubina Oppenheim, jeśli okazałoby się, że miasto zostałoby spadkobiercą ustawowym jako Skarb Państwa, to spadek w zakresie 729 będzie wynosił 170 tysięcy złotych. Panie przewodniczący, istnieją nadzwyczajne instytucje wzruszenia tych postanowień, tak? Czy miasto to robiło? No w tej chwili jeszcze nie. Aha, czyli miasto, krótko mówiąc, od 2010 roku, mając wiedzę o tym, że za 345 tysięcy zbyto roszczenia, które potencjalnie mogły być własnością Skarbu Państwa, nie poczyniło działań w trybie wznowieniowym postępowania cywilnego z artykułu 525 paragraf 2, tak? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy miasto w 2010 roku miało wiedzę, jakoby może być spadkobiercą po Rubinie Oppenheim. Panie dyrektorze, tylko że jeśli miasto, dostając dokumenty ze SKO, ma informację o tym, iż danej osoby nie ma spadkobierców, czy sama informacja o tym, że nie znaleziono spadkobierców danej osoby, nie jest przesłanką do tego, żeby uznać, że potencjalnie Skarb Państwa jest spadkobiercą, skoro od 60 lat nie można znaleźć spadkobierców konkretnej osoby? To może być taka przesłanka, natomiast to wymaga zbadania w każdej indywidualnej sprawie. Czy było to badane? Chciałbym zwrócić uwagę pana ministra, że dzisiaj mamy jedynie domniemanie, że być może miasto lub miasto stołeczne Warszawa jest spadkobiercą po wdowie, po panu Oppenheimie, bo to zależy od bardzo wielu przesłanek. Panie mecenasie, te przesłanki są nam znane. No właśnie. Jakie są przesłanki ustalania kręgu spadkobierców? Natomiast chodzi o następującą informację. Zgłoszono roszczenie do Świennej 29. Tak. Uczynia to osoby prywatne, które były spadkobiercami po pani Hanny Małce z Oppenheimu, które następnie zbyły tę nieruchomość panu Maciejowi M. Na etapie oceny wniosku dekretowego okazuje się, że ta nieruchomość była po połowie pani Hanny Małki z Oppenheimu, w połowie po panu Robinie Oppenheimie. Miasto w dokumentach ma informację, że nigdy nie odnaleziono spadkobierców panu Robinie Oppenheimie. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli nie ma spadkobierców po konkretnej osobie, spadkobiercą jest Skarb Państwa. Czy według pana, wedle zasad prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, prawidłowym zachowaniem byłoby podjęcie działań w celu ustalenia tego, czy Skarb Państwa jest spadkobiercą? Czy taka pragmatyka dbania o majątek państwowy powinna obowiązywać urzędników miasta stołecznego Warszawy? Panie ministrze, proszę zwrócić uwagę, że toczy się postępowanie przed sądem właśnie z udziałem kuratora Ale mówimy przed decyzją, bo teraz mówimy o tym. Teraz ale przed decyzją to postępowanie było na bardzo wczesnym etapie. Ale panie dyrektorze, panie dyrektorze, właśnie to co pana pytam, służy pewnej konstatacji logicznej, mianowicie czy zabezpieczenie mienia komunalnego w tym przypadku powinno się odbywać przed wydaniem decyzji, by upewnić się, że dany majątek należy się gminie czy osobie, która składała wniosek dekretowy, czy też należy się ten majątek, czy należy takie czynności sprawdzające badanie tego, komu należy się dana nieruchomość, czynić po wydaniu decyzji zwrotowej. No, śmiem twierdzić, że obowiązkiem organu przed wydaniem decyzji administracyjnej jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności, a ewentualne złożenie wniosku o wznowienie postępowania spadkowego w trybie artykułu 90. W trybie artykułu 97 KPA powodowałoby obligatoryjne zawieszenie postępowania administracyjnego, ustalenie kręgu spadkobierców osób uprawnionych i wznowienie postępowania w zakresie zgody na zbycie roszczeń za kwotę, którą podałem wyżej. Czy w pana opinii tego rodzaju pragmatyka służbowa powinna obowiązywać w tym postępowaniu?
Panie ministrze, postępowanie przed Urzędem Miasta Stołecznego toczy się od 11 stycznia 2011 roku. W tym dniu pan adwokat Andrzej M. złożył wniosek o wydanie decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego. Od tego momentu toczy się postępowanie przed Urzędem Miasta. Ale gdyby się toczyło dalej postępowanie bez wydania decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, to proszę świadka, dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu. Problem polega na tym właśnie, że wy wydaliście tą decyzję nie mając tej wiedzy. I dzisiaj pan próbuje nam powiedzieć, że jest wszystko w porządku, że my toczymy dalej postępowanie, kiedy właścicielem tej nieruchomości jest spółka prawa handlowego. No ja bardzo proszę, bo to do niczego nie prowadzi. Teraz państwo wiecie, dlaczego nam zależy na przesłuchaniu pani prezydent, bo tego typu przesłuchania do niczego nie prowadzą. Ja będę jednak dążył do zakończenia tego przesłuchania, bo są żarty z komisji. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Znaczy ja tylko chciałem uzyskać wiedzę, czy należy dbać o majątek państwowy przed wydaniem decyzji oddającej majątek państwowy, czy dopiero potem, kiedy już majątek państwowy jest oddany w ręce prywatne, należy dokonywać takich badań, bo tak jak słusznie stwierdził pan przewodniczący, niezależnie od dalszych decyzji spadkowych, w depozycie panu Rubinie Oppenheimie znajduje się 175 tysięcy złotych i co ciekawe, w listopadzie 2016 roku pan Maciej M. zbył na swoją spółkę własność tej nieruchomości, więc dokonano kolejnych transakcji i gdyby nie komisja weryfikacyjna i ustawa o komisji weryfikacyjnej, no wyjaśnienie tej sprawy byłoby o wiele trudniejsze ze strony miasta, a gdyby zbadano wcześniej te kwestie, o których mówimy, w ogóle prawdopodobnie nie byłoby decyzji. Panie ministrze, jeszcze raz powtórzę. Przed miastem toczyło się postępowanie w tej sprawie od 11 stycznia 2011 roku. Znaczy to chyba jest bez sensu, ale przepraszam, pan panie przewodniczący, jeśli mogę tylko, ponieważ nie możemy wprowadzać w błąd opinii publicznej. A ja wiem, co do dat, bo to jest podstawa. Data wszczęcia postępowania jest istotna w stosunku do tego, że wcześniej doszło do zniesienia wspólności praw. W chwili złożenia wniosku dekretowego nie było już kwestii uczestnictwa w tym postępowaniu pana Oppenheima, ponieważ, no jakże nieprawda, skoro 10 listopada sąd zaakceptował zniesienie, 10 grudnia 10 doszło do aktu notarialnego, a wniosek jest 11 stycznia 11. To jest nieprawda, ponieważ wniosek został złożony 14 kwietnia 1948 roku. No tak, dekretowy. Wniosek o potwierdzenie nieważności decyzji z 1952 roku, ten wniosek ożył. To, o czym mówili też świadkowie na poprzednich rozprawach, że traktowano, że jak wracały dokumenty z SKO, postępowanie niejako ożywało z 1948 roku. Więc panie mecenasie, kolej moja prośba, żeby też nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, ponieważ po decyzji SKO z 2010 roku postępowanie dekretowe ożyło niezależnie od złożonego wniosku w 2011 roku. Pan Muszyński, można powiedzieć, tym wnioskiem z 2011 roku niejako przypomniał się, że taki wniosek istnieje i ponowił swoją prośbę, by go rozpatrzeć. Panie ministrze, postępowanie jest z inicjatywy strony. To, że strona uzyskuje orzeczenie... Dobrze, nie, bo wprowadzacie państwo, przepraszam, muszę wkroczyć. Sytuacja wygląda tak, że ja naprawdę uważam, że to przesłuchanie nie ma dalej żadnego sensu. Fakty są niestety przykre i fakty są takie, że w momencie, w którym, mamy decyzję z 20 sierpnia 2010 roku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie, która stwierdza co? Stwierdza nieważność decyzji dekretowej z 52 roku. To oznacza, że postępowanie dekretowe państwo jakby ożywa na nowo i państwa zadaniem wtedy jest, bez żadnego wątpienia, to wynika właśnie z przepisów wyżej przytoczonym, prowadzenie postępowania dekretowego, również ustalając kręg spadkobierców. Jak ustaliliśmy, zadajemy pytania trochę, przepraszam, jak grochem o ścianę, dlatego ja mam prośbę taką, jeżeli pan poseł się zgodzi, żebyśmy już przeszli do dalszego procedowania. Czy chce pan koniecznie zadać... będziemy przechodzić do końca rozprawy, wtedy państwo też będą mogli zabrać wniosek. Dobrze, czy w takim razie dziękuję uprzejmie świadkowi. Proszę bardzo, jeśli toczy się procedura przesłuchania świadka, no to strony też mają prawo zadać pytanie. Prawda, oczywiście, przepraszam. Mój błąd. Proszę bardzo, pan mecenas. Chciałem zacząć od kwestii, na której skończyliśmy. Czy bez wniosku strony
postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego, wniosku ponowionego po decyzji kolegium unieważniającej decyzję odmowną z lat 50. mogło się toczyć czy nie? Nie, nie mogło się toczyć. Musi być aktywność strony i musi być w ogóle wniosek strony. Strona może uzyskać orzeczenie SKO i wolą strony jest, czy dalej będzie, jak gdyby to postępowanie się toczyło, czy nie. Jeżeli strona nie będzie wykazywała aktywności i woli w celu kontynuowania tego postępowania po orzeczeniu SKO, to ono oczywiście się nie będzie toczyło. No dobrze, gdyby założyć inaczej i przyjąć tezę, którą pan minister tutaj forsuje, że nie jest potrzebny żaden ponowny wniosek, natomiast decyzja z SKO trafia do miasta, to gdzie ona trafia? Ona prawdopodobnie trafiała do byłego BGN-u, natomiast no to ona trafia, nazwijmy to informacyjnie po prostu, bo nie jest powiedziane, po pierwsze, ta decyzja SKO jeszcze może być wzruszona, bo strony niekoniecznie muszą być zadowolone z tej decyzji i mają jeszcze dalszy tryb zaskarżenia tej decyzji. Po drugie, strony muszą wykazać jakąś aktywność, jak gdyby no w kierunku prowadzenia postępowania przed prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Więc ona oczywiście trafia, prawdopodobnie jest przydzielana do referenta sprawy, a też muszę tu powiedzieć, że referentem tej sprawy był główny specjalista pan Krzysztof Śledziewski, jak również poprzednich. No i prawdopodobnie jest tam dopinana do jakichś akt ewentualnie i jak gdyby oczekuje na dalsze procedowanie sprawy. Rozumiem. Ja zauważyłem, pan przewodniczący łapał się za głowę z uwagi na czas trwania tego postępowania, jak rozumiem, bo nie to, że wymięka, jak to się mówi popularnie. My nie wymiękamy, robimy swoje. Panie mecenasie, znaczy uważam, że przekracza pan już granicę smaku w ten sposób. I przepraszam, zwróciłem uwagę, że łapał się pan za głowę. Mam nadzieję, że to panu jakoś nie przeszkadza i jakoś pana to nie uderzyło i chcę panu zwrócić tylko uwagę na to, żebyście państwo skończyli ten cyrk, bo wprowadzacie opinię publiczną w błąd, na co już dalej nie pozwolę, bo to jest chyba oczywiste, że jeżeli się zgłasza wniosek do SKO, jeżeli jakaś strona zgłasza wniosek o nieważnych tych decyzji, to chyba nie po to, żeby ten wniosek został, tylko po to, żeby go realizować. Przecież to jest oczywiste. Ma pan mecenas jakieś wątpliwości co do tego? Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jeśli w postępowanie toczy się przed SKO, to właściwe do rozstrzygnięcia jest SKO i to SKO na tym etapie zbiera materiały, ustala, kto jest spadkobiercą i podejmuje działania. I to SKO wystąpiło kuratora w tym przypadku. Ale... Znaczy nie, to tak no, tutaj nie zostawimy. Szanowny panie mecenasie, a kto prowadzi postępowanie dekretowe dalej? Postępowanie dekretowe do momentu wydania decyzji przez SKO nie istnieje. A po wydaniu decyzji przez SKO? Dopiero wtedy, gdy wniosek trafi i o tym mówimy. Kto prowadzi, panie mecenasie? Pan Krzysztof Śledziewski. Dobrze, kończę to przesłuchanie. Dziękuję bardzo. Kończę przesłuchanie. Ze względu na pana zachowanie kończę to przesłuchanie. To może oddam głos pani mecenas Gajewski. Szanowni państwo, chciałbym, ponieważ pan robi sobie w tej chwili żarty z komisji, w związku z tym kończę absolutnie to przesłuchanie. Dziękuję. Zaprzeczam tym Dziękuję świadkowi. Zostanie sporządzony protokół z przesłuchania świadka. Szanowni państwo, zmierzam teraz do punktu. Ja mogę tylko jedną rzecz doprecyzować? Nie, przepraszam bardzo. Chodzi mi tylko o to, że pan bardzo, przewodniczący czytał bardzo, kodeks nie, cywilny. Ja udzielam głosu podczas tej rozprawy i proszę mnie nie przekrzykiwać i będę się tego trzymał. W związku z powyższym przechodzimy do wcześniejszego punktu porządku obrad, to znaczy dziękuję uprzejmie świadkowi. Przechodzimy do poprzedniego punktu porządku dziennego, mianowicie przesłuchanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Chciałbym złożyć wniosek o ukaranie prezydenta miasta stołecznego Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł w związku z tym, że jak państwo dzisiaj usłyszeliście, pani prezydent uznała, że mimo że jest w Warszawie, uznała, że działka, którą się dzisiaj zajmujemy i którym potencjalnym beneficjentem przynajmniej połowy tej działki może być skarb państwa, w centrum miasta, plac defilad, kluczowa, najważniejsza inwestycja. Pani prezydent uznała, że nie ma dzisiaj dla nas czasu. W związku z powyższym konsekwentnie składam wniosek o ukaranie panią prezydent kwotą grzywny za niestawienie w wysokości 3000 zł. Czy ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos? Pan Robert Kropiwnicki.
Panie przewodniczący, otóż nie będę w całości ponawiał swoich argumentacji, którą mówiłem ostatnio, ale uważam i podtrzymuję swoją argumentację, że stroną w postępowaniu jest miasto i miasto nie może zostać wezwane osobiście. Miasto jest reprezentowane przez swoje organy, a organ może być reprezentowany przez pełnomocnika. I to jest dość oczywiste i podstawowe. I z tego względu uważam, bo nie wzywa pan pani prezydent jako świadka, choć to, co zrobiliście państwo przed chwilą, że pełnomocnika strony przesłuchaliście w charakterze świadka, jest połamaniem wszelkich procedur. No i to jest, przyszedł człowiek w charakterze strony, a został świadkiem, został pouczony odpowiedzialności karnej i był przesłuchiwany w rygorze świadka, choć wcale nie był zawiadomiony, że będzie przesłuchiwany w charakterze świadka, ani nie został pouczony w tej samej sprawie. I z tego względu też wcale się nie dziwię, że pani prezydent nie przychodzi osobiście, tylko przesyła pełnomocników, do czego ma absolutne prawo i w oparciu o naszą ustawę o komisji, i w oparciu o KPA, że strona może być reprezentowana przez pełnomocnika i po tym, co państwo robicie tutaj, wcale się nie dziwię, że przychodzą pełnomocnicy, a nie pani prezydent. I uważam, że jest to absolutnie dopuszczalne, żeby było miasto reprezentowane jako przez pełnomocników i składałem wniosek o to, żeby byli przesłuchani pełnomocnicy w charakterze strony. I teraz to, co pan proponuje, czyli maksymalną karę grzywny 3000 zł, uważam, że ma już charakter nękania pani prezydent. Że tu już jako organ próbujecie panowie nękać inny organ administracji publicznej, a właściwie jego piastuna, nakładając kolejną grzywnę w maksymalnej wysokości. Bo zwrócę panom uwagę, że ustawa mówi o ukarana grzywną do 3000 zł. Więc może być to również kwota niższa. Pan kolejny raz proponuje kwotę maksymalną właśnie po to, żeby wręcz znęcać się nad innym organem administracji, co jest niedopuszczalne. I pomimo, że organ wykazuje dobrą wolę i przesyła swoich pełnomocników. Z tego względu składam wniosek przeciwny i uważam, że to jest niedopuszczalne znęcanie się nad innym organem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Jan Mosiński. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, otóż no niestety z przykrością należy stwierdzić, że pani prezydent prowokuje komisję weryfikacyjną swoją postawą i zachowaniem. I tutaj no, będę polemizował z moim kolegą posłem Kropiwnickim co do postawy pani prezydent. Po tych dotychczasowych rozprawach ewidentnie widać, że powiem w cudzysłowie komuś w warszawskim ratuszu zależało na przyspieszaniu spraw dotyczących tak zwanego wyczyszczania ewentualnie nieruchomości celem ich zbycia. Obserwujemy w oparciu o dokumenty nienależyte dbanie o interes publiczny, jakim jest zarządzanie miną komunalnym ze strony warszawskiego ratusza. Tutaj de facto trzeba czytać w podtekście pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Więc uważam, że jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji jest właśnie podjęcie decyzji o grzywnie. Natomiast myślę, że panie przewodniczący, na najbliższym niejawnym posiedzeniu my powinniśmy porozmawiać, czy ewentualnie nie skierować do Wysokiej Izby jakiejś sugestii dotyczącej tego, że no, mimo wszystko ta ustawa w jakiś sposób pozwala bagatelizować pracę komisji ze strony Hanny Gronkiewicz-Waltz i podważać jej na każdym kroku, również co ze zdziwieniem obserwuję ustami pełnomocników, a mianowicie, że komisja działa w trybie niekonstytucyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Sebastian Kaleta. Szanowni Państwo, po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której ważne pytania dotyczące w szczególności pracy zespołu koordynującego, w którym uczestniczyła i co ciekawe w wielu punktach, kiedy była reprywatyzacja, bezpośrednio przewodniczyła pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Sprawy, te pytania czekają na odpowiedź, plus te sprawy, które omawiamy od kilku tygodni dotyczą spraw sprzed kilku lat i mimo, że z wielkim szacunkiem traktuję pracę państwa, którzy przyszli w imieniu pani prezydent, zarówno pełnomocników profesjonalnych, jak i dyrektorów biur, tylko że
Państwa obecność tutaj generuje gigantyczne koszty dla budżetu miasta stołecznego Warszawy. Wystarczyłoby, żeby pani prezydent osobiście przekazała komisji informacje i zarówno nie ucierpiałby na tym budżet miasta, jak również komisja uzyskałaby odpowiedzi na kluczowe pytania w zakresie reprywatyzacji. Wszyscy tutaj znaleźliśmy się w związku z naszymi obowiązkami zawodowymi. Również obowiązkiem zawodowym, służbowym pani prezydent jest udzielać odpowiedzi na ważne pytania w zakresie afery reprywatyzacyjnej. Dlatego też pobłażanie obowiązkom przepisów prawa, pobłażanie obowiązkom wobec warszawiaków, którzy od kilku lat żądają wyjaśnień w sprawie afery prywatyzacyjnej, jednocześnie korzystając z okazji, co wcześniej uczyniłem, takiej mylącej postawy pani prezydent wobec komisji, bo jak się okazuje, po kilku miesiącach komisja już przestała być sądem, a zaczęła być organem administracji, który wykonuje obowiązki pani prezydent w zakresie wyjaśniania reprywatyzacji, ukaranie pani prezydent grzywną w maksymalnej kwocie jest w pełni uzasadnione. Dlatego też bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za ten wniosek i go popieram w całej rozciągłości. Czy członkowie komisji jeszcze? Pan Opaliński, Bartłomiej, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, szanowni państwo. Mamy oto do czynienia od pewnego czasu ze zjawiskiem, kiedy wzywamy prezydenta miasta stołecznego Warszawy do stawienia się przed komisją i słyszymy od pełnomocników, że miasto nie jest stroną w tym postępowaniu. Wielokrotnie się z tym spotkaliśmy. Szanowni państwo, ja mam może inną propozycję. Ponieważ takie nieustanne wzywanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy, powtarzająca się procedura nie stawiania się przed komisję, karanie grzywną, do czego to nas doprowadzi? Do nas tak naprawdę do niczego nie doprowadzi, a na pewno nie do rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że prezydent miasta ma wiedzę na temat postępowań, które były prowadzone. Ma wiedzę, może nie największą, ale na pewno pewne szczegóły zostałyby należycie wyjaśnione. Z tego względu ja wnoszę o niekaranie pani prezydent kolejny raz grzywną, a w takim razie, skoro państwo pełnomocnicy stoją na stanowisku, że miasto nie jest stroną, to wnoszę o wezwanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy w charakterze świadka, a nie strony, to nam może w takim razie ułatwi wyjaśnienie i rozwiązanie tych problemów. Podkreślam, z szacunku do strony, z szacunku do obywateli i do członków komisji. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie za to stanowisko. Pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja wnoszę o to, żebyśmy jednak panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz ukarali grzywną w maksymalnej wysokości 3000 zł. To jest nie pierwsza tego typu sytuacja. Mamy do czynienia z pewnym, wydaje mi się, celowym działaniem ukierunkowanym na nie na wyjaśnienie, na chęć wyjaśnienia, tylko po prostu na chęć niewyjaśnienia tych wszystkich problemów, którymi się tutaj stykamy. I osobiście po raz kolejny chcę powiedzieć i podkreślić, że mam kilka pytań do pani prezydent. No niestety nie mogę ich zadać, a tym bardziej nie będę tutaj sobie pozwalał na zadawanie tych pytań w stosunku do pracowników, na przykład do pana dyrektora Rotkiewicza, który w zakreślonym okresie czasu nie wykonywał obowiązków objętych decyzją. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Rozstrzygniemy tę sprawę w głosowaniu. Wobec powyższego, kto z panów jest za tym, aby ukarać panią prezydent grzywną w wysokości 3000 zł? Kto jest za? 5 głosów za. Kto jest przeciw? 2 osoby przeciw. Kto się wstrzymał? 2 osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że komisja postanowiła ukarać panią prezydent grzywną w wysokości 3000 zł. Szanowni państwo, przechodzimy do zakończenia rozprawy. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pani mecenas Zakrzewska. Gajewska, panie przewodniczący. Nic nie szkodzi. Odnosząc się do dzisiejszych zeznań tutaj świadków, do przeprowadzonego przed Komisją Postępowania Dowodowego, chcemy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, chcemy wskazać, że miasto przyłączyło się do postępowania spadkowego po Romanie Oppenheim, które zostało wszczęte przez kuratora spadku, który to kurator spadku miał obowiązek wszcząć takie postępowanie spadkowe w 2015 roku. Też chcę powiedzieć, że w związku z tym poszły odnośne zastrzeżenia do ksiąg wieczystych. Pragniemy też sprecyzować, ponieważ tutaj pan przewodniczący czytał kodeks postępowania, kodeks cywilny, że do spadku po panu Robinie Oppenheim powinno się stosować kodeks Napoleona, a nie kodeks cywilny, gdyż zmarł on w 1943 roku.
a kodeks Napoleona obowiązywał do 8 października 1946. Nie wiem, ja widziałam, co pan czytał, ale, no, ale to dobrze. No, w każdym razie rozumiem, że sąd rozstrzygnie i jeżeli taka będzie wola sądu, no to w zależności na podstawie jakich przepisów stwierdzi, czy miasto ma prawo do połowy spadku, do połowy własności tej nieruchomości. Też chcę powiedzieć, że pani prezydent od 2 lat pisze pisma do wszystkich prezesów sądów na terenie Warszawy, żeby prezesi sądów informowali ją o wszystkich postępowaniach spadkowych. Ja przeczytam fragment tego pisma. Pani prezydent prosi o wzywanie Skarbu Państwa, prezydenta miasta stołecznego Warszawy do udziału w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku po osobach zmarłych przed 1 stycznia 1947, rozpoznawanych przed tutejszym sądem, celem umożliwienia ochrony interesów Skarbu Państwa jako potencjalnego spadkobiercy ustawowego. Ja mam tutaj, panie przewodniczący, plik takich pism, które się zaczynają od 2015 roku. Jeśli pan pozwoli, na ręce komisji te dokumenty przekażę. To jeszcze nie koniec. Jeśli chodzi o jakie działania po prostu były podjęte przez miasto w zakresie tej dzisiaj omawianej nieruchomości przy ulicy Siennej, to chcę powiedzieć, że miasto cofnęło swoje wstępne decyzje dotyczące przyłączeń działek, co jest zaskarżane obecnie przez pana Macieja M. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Nie wyrażono również zgody na odstępstwa budowlane dotyczące zacienienia budynków przy ulicy Pańskiej 3 i 5. Sprawa w tym zakresie jest z kolei też tutaj z wniosku pana Macieja M. w Sądzie Cywilnym. Wstrzymano również zwrot boiska przy ulicy Foksal Liceum Zamojskiego, które to pan Maciej M. chciał zamienić z działkami, które miały być przyłączone do ulicy Siennej. Co do kwestii poruszanej sprzedaży roszczeń i tutaj spraw spadkowych, to chcę przypomnieć, że zgodnie z artykułem 667 KPC to kurator spadku ma obowiązek po pierwsze poszukiwać spadkobierców, a po drugie chcę powiedzieć, że ceny roszczeń w wysokości takiej, jak tutaj było szeroko omawiane, zaakceptował i wyraził zgodę na taką cenę sąd spadku, nie miasto. Tak i chcę też powiedzieć, że w zakresie procedowania w sprawach reprywatyzacyjnych na miasto stołeczne Warszawa sukcesywnie nakładane są grzywny przez sądy administracyjne za to, iż niewykonywane są wyroki tego sądu co do zwrotów i co do przewlekłości. Na dzień dzisiejszy te grzywny, które miasto musiało już uiścić, przekraczają 500 tysięcy złotych. To tak w kwestii tego, że miasto nie ma obowiązku procedować w tym zakresie. I też chcę powiedzieć, że to, że SKO uchyla decyzję Prezydium Rady Narodowej odmawiające zwrotu, to wcale jeszcze nie można tego przyrównać i wcale to nie gwarantuje jeszcze tego, że jest to już nabycie nieruchomości, co tutaj jakby też próbowali niektórzy świadkowie to przyrównać, tak? To jedynie oznacza, że ten wniosek będzie ponownie procedowany, ponownie rozstrzygany i to, co ważne, z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli chodzi o decyzje dotyczące nieruchomości, dotyczące zwrotów, to chcę powiedzieć, że odmowne decyzje, odmawiające zwrotu, pani prezydent wydała 1655 decyzji odmownych. Odmowa wypłaty odszkodowań, takich decyzji zostało wydanych 559, umorzono 480 postępowań. Co do zwrotów, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała 2000 łącznie takich decyzji. Wszyscy prezydenci od początku 1989 roku wydali 4000 takich decyzji zwrotowych. Chcę powiedzieć, że pierwsza decyzja zwrotowa zapadła 15 stycznia 1990 roku. Była to ulica Płatnicza 115. Co do poruszanych tutaj też przez pana ministra Opalińskiego kwestii, że nie badało miasto posiadania. To też chcę powiedzieć, że zgodnie z jednolitą linią orzecznictwa, jeżeli był wniosek z trybu artykułu 7 ustawy dekretu Bieruta, to jeżeli było wykazane, że był ktoś właścicielem takiej nieruchomości, to jakby to obejmowało w sobie posiadanie. Więc jeżeli było ustalone, że właścicielem były konkretne osoby, to już kwestia posiadania nie miała w tym zakresie znaczenia. I tak tutaj przesądzają sądy administracyjne. I na zakończenie chcę jeszcze powiedzieć, też tutaj poruszana kwestia dzisiaj, że co do lokatorów, tak, w ramach wdrożonego przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz programu lokalowego przekazano lokatorom 2300 mieszkań. Tak, i szanowni państwo, jeśli można jeszcze dwa zdania, ponieważ operujemy w sferze faktów i dobrze by było, jeśli komisja chce te fakty słyszeć od
od miasta, a takim jest nasz, to jest naszym celem, żebyście Państwo trafną wydali decyzję, żeby była precyzyjna, to znaczy, żeby nie znalazło się w niej na przykład teza, że w tej sprawie mamy do czynienia z kuratorami z Karaibów, ponieważ w toku postępowania przed miastem, w toku postępowania ustanowienie użytkowania wieczystego nie było w ogóle żadnego kuratora z Karaibów. SKO w postępowaniu przed SKO dotyczącym Siennej 29 istotnie była taka próba, czy takiego rodzaju akcja pana Tomasza Rzet, który twierdził, że jest ustanowiony kuratorem przez pana Stevena Bartleta, jeśli dobrze pamiętam. SKO tą sprawę przecięło, nakazało prawidłowe czynności. Wówczas to pan mecenas Andrzej M. wystąpił do sądu o ustanowienie kuratora. I przed wydaniem decyzji taki kurator został ustanowiony w osobie pani mecenas Grażyny K.B., tak powiem, ponieważ oni wszyscy państwo są dzisiaj objęci zarzutami. I decyzja SKO tej kwestii już nie dotykała. Jest tam wspomniane oczywiście o tym. I to jest jedna sprawa. Miasto się żadnym kuratorem z Karaibów nie zajmowało w tej sprawie. To jest pierwsza kwestia. Druga taka precyzująca może kwestia, bo to padło w pytaniach, myślę, że to zostanie przez Państwa wyjaśnione. No, dzielenie działki, podziały działek w toku procedury zmierzającej do ustanowienia użytkowania wieczystego wynikały z tego, by jakby uchwycić kształt przedwojennego podziału, to jest jedno, a jednocześnie odjąć tą część, której zwrócić nie można. Bo zwracam uwagę, że w decyzji z 2012 roku poza ustanowieniem użytkowania wieczystego co do dwóch działek także odmówiono ustanowienia użytkowania wieczystego co do dwóch innych działek, które były zajęte na cele publiczne. Oczywiście o kwestii dotyczącej opłaty planistycznej już nie będę wracał, bo myślę, że to zostało wyjaśnione dostatecznie na obecnym etapie. Jedno zdanie odnośnie uchwalania planów. Uchwalanie planów no nie ma nic wspólnego z decyzją zwrotową i podziałami nieruchomości, podziałami działek. Nie ma nic wspólnego uchwalanie planu z własnością. W tym sensie, że plan to jest coś, co jest adresowane do każdego właściciela terenu. I jeśli Rada Miasta przyjmuje pewien plan, to wiąże on właścicieli terenu. Kimkolwiek byłby ten właściciel. Czy tak jak tutaj, gdzie własność jest po stronie miasta, a ewentualnie użytkowanie wieczyste nie jest po stronie miasta, bo własność jest zawsze po stronie miasta. Czy w sytuacjach innego rodzaju, kiedy to są osoby prywatne. Proszę Państwa, i teraz jeszcze jedno zdanie tu komentarza, bo tak wyczułem z pytania jednego z pełnomocników, pana Macieja M., jakoby miasto było informowane przed na jakimkolwiek etapie o kwestii potencjalnego dziedziczenia przez miasto, przez gminę czy przez Skarb Państwa. Otóż chciałbym zauważyć, i tu powtarzam jeszcze raz to, co zostało już powiedziane, że nigdy do miasta taka informacja nie trafiła. Nie było informacji ani od Macieja Marcinkowskiego, ani od sądu, ani od prokuratury, ani nikogo innego. Była natomiast informacja skierowana we wniosku pana mecenasa Andrzeja M. do sądu 11 maja 2010 roku w postępowaniu, w którym miasto nie brało udziału. I w tym wniosku pan mecenas wnosił, by z uwagi na wątpliwość dotyczącą spadkobrania i ewentualne spadkobranie przez Rubina Oppenheim czy przez jego spadkobierców, a przez to, że ich nie znamy być może przez Skarb Państwa czy gminę, by powiadomić prokuraturę, by powiadomić Skarb Państwa. Sąd niestety tego nie zrobił. Sąd tej informacji nie przekazał. Ale nawet jeśli przyjąć tę tezę, którą tutaj forsowano, że moment wydania decyzji przez SKO w sierpniu 2010 roku powodował, że miasto otrzymując decyzję widziało tam, że już jakby jest kwestia ewentualnie wszczęcia postępowania. Zwracam uwagę, że jak teraz to widzimy, referentem sprawy był pan Krzysztof Śledzieski. Jego obciąża odpowiedzialność za to, że będąc po aplikacji prokuratorskiej, będąc głównym specjalistą w mieście, będąc prawnikiem, nie skojarzył tego faktu, który być może odwróciłby sytuację w tej sprawie. Oczywiście to jest czysto ewentualna polemika, bo wydaje mi się, że jednak jest tak, że miasto jest związane orzeczeniami innych organów i dopóki nie ma tego orzeczenia sądowego, nie działa. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, o której mówił pan dyrektor przed momentem. Nie jest tak, by miasto nagle samo z siebie miało prowadzić procedurę. Przecież gdyby tak było, to byście państwo jeszcze większe zarzuty tutaj stawiali.
Ktoś złożył wniosek do SKO. SKO unieważnia orzeczenie komunistyczne z 1952 roku i teraz miasto ma już oddawać. No nie, no poczekajmy, aż ktoś się zgłosi. Jeśli się nie zgłosi, to w ogóle nie ma tematu. To w ogóle nie ma tematu zwrotu. To są tak zwane śpiochy objęte aktualnie ustawą mało reprywatyzacyjną, które przechodzą w odpowiednich terminach na Skarb Państwa. Proszę Państwa, ja z tego powodu poddaję komisji pod rozwagę ewentualność wezwania pana Krzysztofa Śledzieckiego, który był referentem tej sprawy i przesłuchania go tutaj w tej sprawie, konkretnie co do podejmowanych czynności. I teraz zwracam jeszcze uwagę na jedno. Pan słuchany dzisiaj świadek, pan prezydent Wojciechowicz, mówi, te pytania są bardziej do pana Bajki. Pan Kondratko mówi, że chciałby słuchać kogoś, kto wtedy pracował, czyli pana Bajko. No, pan Bajko był członkiem zespołu do spraw przygotowania i proszę nie przerywać. Proszę mi nie przerywać. Ale pan przeinacza moje słowa, tak pan powiedział. Panie mecenasie. Tak pan powiedział. Ja chcę posłuchać pani prezydent Hanny Gronkiewicz. To osobna sprawa. Okej, to przyjmuję, ale powiedział pan słowa, z których wynikało, że chce pan przesłuchać kogoś, kto pracował wtedy, a nie pana dyrektora Rotkiewicza pracującego obecnie. I z tego powodu poddaję pod rozwagę komisji również, a i także z tego powodu, że członkiem zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzenia projektu zmiany planu był pan Marcin Bajko, zgodnie z zarządzeniem z 2007 roku, poddaję pod rozwagę wezwanie pana Marcina Bajko także w tej sprawie. On był szefem BGN-u. To jest bardzo istotna okoliczność. Proszę państwa, jeszcze jedna sprawa. To nie jest wniosek dowodowy, co od razu mówię, ponieważ ja w roli, jakiej jestem, nie mogę składać wniosków dowodowych. Jesteśmy tu jako przedstawiciele organu, który składa wyjaśnienia w trybie artykułu 12, natomiast komisja może z urzędu oczywiście taką decyzję podjąć i pod rozwagę komisji takie rozstrzygnięcia poddaje. Proszę państwa, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedno. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, to postępowanie jest zbliżone do postępowania dotyczącego ulicy Chmielnej. Z czego? Z jakiego powodu? No z takiego powodu, że toczy się postępowanie karne. I to są dwie sprawy. Po pierwsze, chciałbym zapytać komisję, oczywiście nie oczekuję odpowiedzi, ale poddaję komisji pod rozwagę sprawdzenie, czy za jakie dokładnie pieniądze, za jakie kwoty pieniędzy państwo, którzy są spadkobiercami pani Hanny Małki-Tugendreich, zbyli swoje roszczenia na rzecz pana Macieja M. Czy rzeczywiście te kwoty, o których tu mówimy, 170 tysięcy, odpowiadają ustaleniom, jakie poczyniła prokuratura? Być może jest inaczej. Wiem, że państwo korzystacie z materiałów dotyczących prokuratury, a macie też możliwość zapytania prokuratury o to, a w każdym bądź razie w części pisemnej miasto, wyjaśniając państwu, przedstawi dokument, z którego wynika, że jest pewna rozbieżność w tym zakresie. Nie mówmy, jaka to jest kwestia ustaleń ze strony państwa. Myślę, że prawidłowe ustalenia są podstawą prawidłowego orzeczenia komisji. I druga sprawa, drugi aspekt, który chciałem tylko krótko powiedzieć. Stan wiedzy dzisiaj jest zupełnie inny niż istniał w roku 2012, kiedy wydawano decyzję zwrotową. Dzisiaj jest taki oto stan, że przypuszczalnie, jeśli przyjąć, że doszło do sporządzenia nierzetelnego operatu i posłużenia się nim w celu wprowadzenia w błąd, doszło do zaistnienia przestępstwa. I wszystkie dalsze czynności dotyczące prowadzenia postępowania w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego mogły być dotknięte wadą wynikającą z czynu zabronionego. Tą wiedzę teraz pozyskał prezydent miasta stołecznego Warszawy. Tą wiedzę dzisiaj ma i z tego powodu dzisiaj wznawia postępowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo. Szanowny Przewodniczący, czy jeszcze w imieniu Świadkobiercy? Przepraszam, oczywiście, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, odnosząc się do przesłuchania moich mocodawców jako strony, chciałbym wyrazić stanowisko, że takie przesłuchanie nie jest konieczne. Wiązałoby się również z dość dużą dolegliwością dla moich klientów. Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Komisji, że jeden z moich mocodawców, pan Daniel Tugendreich, był przesłuchany przez prokuraturę rejonową w związku z postępowaniem toczącym się w sprawie Siennej 29 i w moim przekonaniu protokół takiego przesłuchania byłby dowodem, który jakoś uzupełniłby wiedzę komisji i dostarczył informacji na temat wiedzy moich mocodawców.
Więc w przedmiocie dowodu z przesłania strony to tyle. Ponadto ja, tak jak już wskazałem, z uwagi na prowadzone analizy dotyczące całej sprawy od momentu nawiązania kontaktu przez pana M z moimi mocodawcami aż po właściwie dziś dzień, prowadzimy te analizy dotyczące tych czynności prawnych. Ja chciałbym tutaj zastrzec, że jak najbardziej zastrzegamy sobie prawo do kwestionowania tych poszczególnych czynności, które ostatecznie doprowadziły do tego, że nieruchomość znalazła się w rękach spółki kontrolowanej przez pana Marcinkowskiego. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o moje stanowisko. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan mecenas Gromelski. Dwie kwestie tylko na koniec, bardzo króciutko. Po pierwsze, na polecenie mojego mocodawcy, pana Macieja M., chciałem zwrócić się do pana przewodniczącego komisji z gorącą prośbą, aby podczas przyszłych obrad i przyszłego procedowania w tej sprawie pan przewodniczący zechciał uprzejmie nie dopuszczać do tego, aby mojego mocodawcę określono mianem handlarza roszczeń. To jest z natury rzeczy określenie pejoratywne, ujemne, może prowadzić do oceny, że jest to naruszenie dóp osobistych, a przede wszystkim jest to określenie, które jest merytorycznie absolutnie chybione na gruncie ustaleń tej sprawy, ponieważ pan Marcinkowski nigdy nie zachowywał się jak ów handlarz, to znaczy nigdy nie kupował celem odsprzedaży z zyskiem. Takich operacji on nie dokonywał. W związku z tym ja proszę, żeby przede wszystkim ze względu na możliwość naruszenia dóp osobistych mojego mocodawcy, pan przewodniczący był łaskaw dopilnować, aby w przyszłym procedowaniu nie pojawiały się więcej tego rodzaju określenia pod adresem mojego mocodawcy. I druga kwestia, chciałem złożyć oświadczenie co do tego, że pan przewodniczący w sposób zupełnie nieuprawniony nauczał mnie prawa w ten sposób, że zgłosił twierdzenie, jakoby obszar dowodowy postępowania administracyjnego nie przenikał się z obszarem dowodowym postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego. Uprzejmie zwracam uwagę pana przewodniczącego i komisji na treść przepisu artykułu 14 ustawy, na podstawie której proceduje komisja, który wyraźnie mówi o tym, że na wniosek organ, na wniosek przewodniczącego komisji wszystkie materiały z postępowania przygotowawczego muszą być dostarczane, a i taki wniosek chciałem złożyć. No pan przewodniczący niestety, nie znając tej ustawy, przynajmniej w zakresie artykułu 14, no udzielił mi reprymendy, no czym dotknął też i mojej godności zawodowej, ponieważ chciał mnie nauczać prawa. To są te dwa oświadczenia, które chciałem złożyć. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowny panie mecenasie, nie chciałem absolutnie pana dotknąć, ale ustawę znam bardzo dobrze. W artykule 14, jak trzeba, to zaraz panu przeczytamy spokojnie. No właśnie, i tu jest ten artykuł 14 w ustępie drugim. Nie jest jednoznaczny i to nie jest tak, chcę panu powiedzieć. On brzmi tak, że na wniosek przewodniczącego komisji prokurator przekazuje komisji informacje i dokumenty lub kopię akt prowadzonego postępowania przygotowawczego. W ogóle o postępowaniu przygotowawczym nie mówiłem, tylko o postępowaniu karnym, ale nawet. Oraz wydaje opinię, chyba że sprzeciwia się temu dobro postępowania przygotowawczego. I dalej jest punkt trzeci w przypadku odmowy i tak dalej. W związku z powyższym jest to całkowicie co innego niż artykuł 12 tej ustawy, który zobowiązuje organy publiczne do przekazywania tej wiedzy. Tutaj mamy, jednak pozostawia prokuratorowi ocenę fakultatywną wniosku, który składa komisja i tak też w praktyce się dzieje, o czym pan mecenas bardzo dobrze wie, mając dostęp do akt i karnych, i akt administracyjnych, bo pan mecenas bardzo dobrze wie, że we wszystkich aktach, których dysponuje komisja, nie ma wszystkich dokumentów, które są w postępowaniu karnym, bo pan reprezentuje pana M i w jednym i w drugim. Dlatego przykro mi, ale to jest pudło. Pan Sebastian Kaleta. Chcę się z tym zgodzić, ale polemiki dalsze z uwagi na to, że nie jesteśmy partnerami do tej dyskusji prawniczej, nie będę podejmował i proszę wybaczyć mi te uwagi, ale pan po prostu nie ma wykształcenia prawniczego, panie przewodniczący. Panie mecenasie, ale ja podaję tylko fakt. No, nie dobrze, ma pan wykształcenia prawniczego dobrze, ale, i nie ma pan umiejętności interpretowania przepisów. Ale, no, bardzo przepraszam. Ale ja wiem, ale jeżeli, czy mogę zachować takie zdanie? Oczywiście, oczywiście. Pan zostaje mecenas, przy swoim zdaniu, ja przy swoim. Pan mecenas, już panu udzielę głosu, ale powiem tak.
Tak, pan mecenas oczywiście ma takie prawo, tylko problem polega na tym, że jeżeli państwo chcecie sprowadzić tą dyskusję do tego, że na temat reprywatyzacji powinni dyskutować tylko świetnie wykształceni prawnicy, to chcę powiedzieć, że do tej pory właśnie ta dyskusja tak wyglądała, a reszta ludzi to ma być z boku i w ogóle się tym nie interesować. Władza ustawodawcza podjęła decyzję, że powołuje tą komisję właśnie z tego powodu, że uznała, że potrzebny jest dodatkowy nadzór nad tą pracą fachową, o której pan mecenas przed chwilą wspomniał. Dlatego te zaczepki pana mecenasa w ogóle nas nie prowadzą do zweryfikowania decyzji, których praca komisji dzisiaj dotyczy. Dlatego jeżeli państwo jesteście w stanie, to bardzo proszę wstrzymać się od tych zaczepek personalnych, ale jeżeli nie, to możecie to jeszcze państwo powtórzyć 7 razy. Nie będzie to miało żadnego wpływu na nasze postępowanie. Prawda jest jednak taka, że no, co jak co, wiele rzeczy mogę nie zdać, ale tą ustawę znam. I artykuł 14, no przykro mi, ale się w nim nie pomyliłem. Ale jedno zdanie, przepraszam, bo ale rzecz teraz, polega ale tylko teraz, na tym. Ale widzi pan, no ja panie wiem, mecenasie, że użyje pan przemocy panie swoje... Mecenasie, ale no ja wcale wiem, nie używam, właśnie w tej chwili to no, pan mecenas używa przemocy, ja proszę o głos. Ponieważ są reguły. Dobrze, to ja panu udzielę tego głosu, tylko jakby pan był uprzejmy wyłączyć teraz mikrofon. Teraz pan Sebastian Kaleta i potem pan mecenas Grumelski. Bardzo proszę. Panie mecenasie, pan minister jaki od początku zaznaczył różnicę między charakterem naszego postępowania, charakterem gromadzonego materiału dowodowego. My gromadzimy materiał dowodowy pod kątem tego, czy decyzja została wydana w sposób niezgodny z prawem, jak to określało przesłanki w ustawie o komisji. Natomiast prokuratura ma całkowicie inny cel prowadzenia postępowania. Pan minister jaki wyraźnie to zaznaczył. Fakt, że pan minister jaki według pana posiada wykształcenie nieuprawniające go do merytorycznej dyskusji z panem i jego prawidłowa ocena tego stanu rzeczy. Niestety, ale panie mecenasie, pana i mnie obowiązują zasady etyki zawodowej. Czuję się w obowiązku zwrócić panu uwagę, iż tego rodzaju uwagi kierowane pod kątem organu administracji w sposób daleki wykraczają poza zasady należytego traktowania zarówno pełnomocników między sobą, jak i organów władz publicznych. Pan zawsze ma udzielony głos, kiedy pan chce ten głos zabrać. Nikt pana nie zwraca się do pana w sposób ani niekulturalny, ani niegrzeczny. Dlatego też jako członek komisji chciałbym zwrócić się do pana, by pan w podobny sposób traktował członków komisji. Wszyscy tutaj pracujemy, próbujemy wyjaśnić sprawę reprywatyzacji z dobrą wolą. Kończąc już meritum, które pan na początku rozprawy poruszył tym swoim wystąpieniem, tym wnioskiem o ten konkretny element materiału dowodowego. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, kwestia badania wartości tej nieruchomości roszczenia przez komisję jest badana osobnym trybem w trybie trybie ustawy o komisji. Zatem obniżając poziom emocji, chciałbym panu Bencensowi tylko zwrócić uwagę, że pan przewodniczący poruszał się w 100% w zgodzie z naszą ustawą, w zgodzie z procedurami, jak również w zgodzie z zasadami kultury wypowiedzi. Dziękuję. Proszę bardzo, pan mecenas Gromelski. Muszę na to odpowiedzieć, ponieważ absolutnie nie mogę zgodzić się z tym atakiem na moją osobę. Szanowny pan przewodniczący komisji, jak i pan minister, udzielają mi w sposób zupełnie nieuprawniony reprymendy. Bo po pierwsze, ani ja nie wystąpiłem z takim zachowaniem i z takimi elementami postępowania, żeby ktokolwiek miał prawo mnie atakować i zwracać uwagę na moje niewłaściwe zachowanie. No jest to metoda zawsze władzy, która w stosunku do obywatela, w tym wypadku do pełnomocnika strony, usiłuje narzucić swoje zdanie. Jeżeli ktokolwiek uważa, że naruszają zasady etyki zawodowej, to niech podejmie odpowiednie kroki, a niech nie mówi o tym. Ja liczę na to, że te kroki będą podjęte. Zwracam uwagę, że takie opowiadanie, że naruszyłem zasady etyki zawodowej, mija się zupełnie z rzeczywistością. Ja jedynie podałem fakt, którego chyba nikt nie zaprzeczy. Pan minister Jaki nie ma wykształcenia prawniczego. Czy to jest fakt do zaprzeczenia i do podważenia? Ja nie mówię o tym, że pan minister Jaki nie ma zdolności rozumienia tego, o czym mówi. Ale na pewno nie ma wykształcenia prawniczego. Natomiast upieranie się przy tym, przez pana mecenasa zresztą, że ja nie mam racji, interpretując przepis artykułu 14 ustawy tak, jak interpretuje, no bardzo źle świadczy również i o sposobie interpretacji tego przepisu przez pana mecenasa. Ale generalna rzecz polega na tym,
proszę szanownej komisji, że cały problem, jak sobie może komisja zechce łaskawie przypomnieć, zaczął się od tego, że pan przewodniczący, minister Jaki, był uprzejmy, w sposób brutalny powiem, odbierać głos mnie również i innym pełnomocnikom na początku dzisiejszego posiedzenia, usiłując, jak mi się wydaje, w ramach jego planu i taktyki, no tak ustawić postępowanie, żeby nikt tu nie przeszkadzał w osiągnięciu celu tej komisji dzisiejszej. I stąd też powstał cały ten problem. I tak jak słusznie pan mecenas mówi, że trzeba odłożyć emocje, to odkładając te emocje chcę powiedzieć, że trzeba jednak uderzyć się w pierś i potrafić się uderzyć w tę pierś. Dlaczego tak się stało, że się nie dopuszcza do zabierania głosu przez pełnomocników? Ja wyłącznie chciałem złożyć wniosek o to, żeby komisja rozważyła celowość zwrócenia się do prokuratury ze stosownym wnioskiem. Głos mi odebrano, zarzucając mnie błędną prawniczą argumentacją co do tego, że te obszary dowodzenia w obu postępowaniach administracyjnym i karnym się nie przenikają. I to jest tylko cała kwestia. Więc ja bym bardzo prosił o jakiś obiektywizm w ocenie tego wszystkiego, a nie orzekanie ex cathedra, tak jak to przed tą komisją zawsze się dzieje. Dziękuję. Można oczywiście, tylko że ja na bieżąco się odniosę. No, szanowny panie mecenasie, to jest tak, że jeżeli byśmy zbadali wszystkie przebieg dotychczasowych komisji, to obawiam się, że osobą, która najczęściej zabiera głos jest pan. Po prostu. Dlatego trudno mi przyjąć taki argument, że ma pan odbierane prawa. Ja rozumiem, macie taktykę procesową, pan ma obowiązek bronić swojego mocodawcy, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast ja mam pewne zadanie, które ja rozumiem, że nie współgra z tym, na czym panu może zależeć. Mianowicie ja nie mogę sprawić, aby różne informacje, aby pan w jakiś sposób wpłynął na tok postępowania karnego. Ja muszę pilnować tego, co jest dla komisji ważne, czyli postępowania administracyjnego. I za każdym razem, kiedy przekraczana jest ta granica, i to nie dotyczy tylko pana, to dotyczyło również członków komisji, którzy próbowali na przykład się dowiedzieć, czy osoba, która zeznawała w postępowaniu administracyjnym, jest świadkiem koronnym. Jak pan wie, nie ma takiej instytucji w postępowaniu administracyjnym. I w tej sytuacji musiałem przerywać. I będę za każdym razem przerywał, kiedy państwo będziecie za pomocą postępowania administracyjnego próbowali wyciągnąć jakieś informacje dotyczące postępowania karnego. Tylko o to chodzi. A oprócz tego mówcie sobie państwo, co chcecie, bo już pan już 7 razy powtórzył o moim wykształceniu, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Mam zadanie do wykonania i będę konsekwentnie to robił. Jeszcze pan Robert Kropiwnicki. Panie przewodniczący, ja jednak bym zwrócił uwagę, że artykuł 14 ustęp 2 daje nam tą możliwość, żebyśmy zwrócili się, właściwie to pan jako przewodniczący tylko, bo to nie z uprawnienia komisji, tylko na wniosek przewodniczącego komisji, żeby się pan zwrócił do prokuratury o te 2 dokumenty, o które zwróciły się strony. Czyli z jednej strony tą analizę wyceny, tą robioną przez ten Polski Instytut Wyceny, ale też myślę, że zeznania pana Tugendricha, o którym mówił pan mecenas, mogłyby być dla nas cenne. I to prokurator prowadzący tak naprawdę podejmie decyzję, bo tak jak pan widzi, to jest to na etapie teraz postępowania przygotowawczego i jeżeli uzna, że jest to materiał na tyle wrażliwy, że nie powinien się on pojawić w aktach naszej sprawy, to nam odmówi. No i będziemy czekać, aż umorzy postępowanie lub sformułuje akt oskarżenia. Ale uważam, że akurat w tej sytuacji my możemy zaczerpnąć wiedzę z postępowania przygotowawczego, jeżeli nie są tam rzeczy istotne dla tajemnicy tego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę, rozumiem, we Wrocławiu. Więc zachęcam pana przewodniczącego, żeby jednak w oparciu o artykuł 14 ustęp 2 zwrócić się o te wnioskowane tutaj dokumenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Bartłomiej Opaliński. Bardzo dziękuję. Ja może nie kontynuując tego sporu, ponieważ mógłbym się narazić tutaj na nieprzychylność pełnomocników procesowych, chciałbym się jedynie odnieść do słów pani mecenas Gajewskiej dotyczących kwestii posiadania, jeżeli chodzi o artykuł 7 dekretu Bieruta. Ja już o tym wcześniej mówiłem, a mianowicie pani mecenas stwierdziła, że kwestia posiadania nie miała żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy było inicjowane postępowanie o użytkowanie wieczyste nieruchomości w latach 40. i 50., to czy właściciel nieruchomości ją posiadał faktycznie, czy nie, to nie miało większego znaczenia. I pani mecenas stwierdziła, że jest również pewne orzecznictwo sądów administracyjnych, które
no, konstytuuje, można powiedzieć, taki stan rzeczy. Ja bym powiedział w ten sposób, że nawet może bez specjalnej wiedzy prawniczej jest rzeczą oczywistą, że własność jest stanem prawnym, a posiadanie stanem faktycznym i nie zawsze to musi iść w parze. Wydaje mi się, że na potrzeby naszego postępowania jest to kwestia istotna, chociażby dlatego, że w decyzji SKO z 20 sierpnia 2010 roku w tej sprawie, decyzja, która, w której samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło nieważność orzeczenia Prezydium Rady Narodowej z roku 1952. Tutaj dwukrotnie jest bodajże mowa o artykule 7 dekretu Bieruta, w którym wyraźnie jest mowa o kwestii posiadania. Tymczasem członkowie komisji nie odnieśli się w ogóle do tej kwestii i szczerze powiem, nie znam tego orzecznictwa, chętnie bym się z nim zapoznał, natomiast jak pokazuje praktyka orzecznicza wielu sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, również linie orzecznicze ulegają zmianie i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę literalne brzmienie tego przepisu, również w tym przypadku być może taka sytuacja będzie miała miejsce, także chciałem powiedzieć, że posiadanie w mojej ocenie jest jednak tutaj istotną, bardzo istotną kwestią. Ale to już nie podejmując dalszej polemiki, proszę to potraktować jako głos w dyskusji. Ale dziękuję. Życzę sobie pan minister wyciąg z tego orzecznictwa, to ja przedłożę oczywiście na piśmie, żeby... Poproszę, będę zobowiązany. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze na sam koniec już proszę, już zamknę listę. Sebastian Kaleta. Znaczy tylko w zakresie tego materiału dowodowego, szanowni państwo, zawsze ten przepis artykułu 14 polega na tym, że jeśli komisja w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego będzie miała wrażenie, poczucie, iż do ustalenia stanu faktycznego sprawy brakuje jakichś dowodów, materiałów, które być może są w posiadaniu innych organów, z tego trybu może skorzystać. Nie jest to tryb obligatoryjny, to jest wyjątek od zasady gromadzenia dowodów z uwagi na właśnie różnice w tych obu postępowaniach karnym i administracyjnym. I również jest bardzo ważna klauzula, o ile nie sprzeciwia się to dobru postępowania. Tutaj prokurator ma decydującą rolę, czy taki materiał dowodowy zostanie komisji przekazany. Zatem każdorazowo podjęcie przez komisję inicjatywy w zakresie tego, czy dany dowód będzie wnioskowany od prokuratury, komisja musi od razu ocenić, czy ten dowód nie będzie sprzeciwiał się dobru postępowania, bo w razie odmowy przez prokuratora będzie należy analizować, czy postępowanie może być skończone. Dlatego proponuję, aby komisja tym się już zaczęła na naszym posiedzeniu, niejawnym, gdzie będziemy omawiali kwestie wniosków dowodowych. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Zamykam rozprawę przed Panie Przewodniczący, czy jeszcze mogę zabrać głos? Proszę. Ja chciałam na koniec podsumować pokrótce cztery kwestie. Po pierwsze, chciałabym sprostować rzecz, która tutaj się pojawia i być może ona rzeczywiście wynika z pewnego niezrozumienia kwestii prawniczych, a która jest istotna dla niniejszej sprawy. Roszczenia i prawa użytkowania wieczystego są dwoma różnymi instytucjami. Nie można ich mylić i nie można tych pojęć używać zamiennie, tak jak niestety miało to miejsce na dzisiejszej rozprawie. Wskazuje, że różnice pomiędzy tymi pojęciami z punktu widzenia prawnego są zasadnicze i podstawowe. Roszczenie to jest rodzaj pewnego oczekiwania na dojście do prawa. Jest to ekspektatywa, która się konkretyzuje w miarę jak zostają wyeliminowane kolejne ryzyka. Jest to pewien rodzaj niepewności prawnej, która jest usuwana w toku kolejnych postępowań. W związku z tym nie możemy również zastosować do wyceny roszczeń zasad, które obowiązują w zakresie wyceny nieruchomości, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego. Nie ma żadnego przepisu w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jak również w przepisach wykonawczych, które wskazywałoby, w jaki sposób należy stosować metodykę wyceny roszczeń i na to zwracam uwagę Wysokiej Komisji. Jeżeli chodzi o wartość nieruchomości, która w tej chwili jest własnością spółki Echo, wskazuję państwu, że na wartość tej nieruchomości wpływ ma możliwość jej zagospodarowania. Na dzień dzisiejszy, jak wynika to z zeznań świadków, nie ma żadnej możliwości zagospodarowania tej nieruchomości. Po pierwsze, jest ona za mała. Po drugie, linie zabudowy, które wyznaczone są w planie, są dużo szersze niż nieruchomość.
Do zabudowania tej nieruchomości należałoby uzyskać nieruchomości miejskie, czy to poprzez nabycie prawa własności, czy też ustanowienie służebności, czego miasto odmówiło i w zakresie tej sprawy jesteśmy w tej chwili w sporze z miastem. W pozostałym zakresie wskazuję Państwu również, że na dzień dzisiejszy plan posiada zasadniczy błąd, o którym dzisiaj tutaj mówiono, czyli kwestię zacienienia nieruchomości sąsiednich położonych przy ulicy Pańskiej 3 i Pańskiej 5. Na dzień dzisiejszy jest to 40 mieszkań. W związku z tym w pierwszej kolejności, aby w ogóle mówić o uzyskaniu pozwolenia na budowę, należałoby uzyskać odpowiednią zgodę, czyli odstępstwo pana ministra, czyli to jest ryzyko inwestorskie. Po drugie, w jakiś sposób zadośćuczynić właścicielom tych 40 mieszkań lub wykupić te 40 mieszkań, co wiąże się z określonym kosztem. W pozostałym zakresie wskazuję również, że te dzisiejsze zeznania potwierdziły, że nie ma żadnej zbieżności pomiędzy procedurą planistyczną, która toczyła się od 2007 roku, a pomiędzy procedurą dochodzenia do użytkowania wieczystego. Ostatnia kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę szanownej komisji, to kwestia tego, że decyzja reprywatyzacyjna była wydana na spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości. Posiadali oni pełnomocnika, profesjonalnego pełnomocnika, który ich w tej sprawie reprezentował. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, zamykam rozprawę przed komisją. Informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego zgodnie z artykułem 10, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 7 dni od chwili zamknięcia rozprawy. Na tym kończę dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.